Ze stanowiska wiceprezesa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park odszedł Kamil Zieliński, były pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości w Okręgu Wałbrzyskim. Swoją funkcję pełnił od sierpnia 2019 roku. Rada Nadzorcza odwołała go prawdopodobnie jednogłośnie. Niemal pewne jest, że utrata stanowiska wiązała się z ujawnieniem przez naszą redakcję kompromitujących taśm, na których ojczym Zielińskiego, również pracownik strefy i były jego kierowca oraz Bartłomiej Grzegorczyk, ówczesny wiceprezes Invest Park Development i najbliższy przyjaciel Zielińskiego, w brutalny sposób poddają mobbingowi Radosława Łosińskiego. I choć przez dłuższy czas wydawało się, że Zieliński nie poniesie w tej sprawie odpowiedzialności, jednak Rada Nadzorcza postanowiła usunąć go ze stanowiska. Konsekwencją ujawnionych taśm były decyzje o rozwiązaniu struktur Prawa i Sprawiedliwości w Okręgu Wałbrzyskim, o którą do Jarosława Kaczyńskiego wnioskował Michał Dworczyk. Sytuację, którą wygenerował Zieliński, Michał Dworczyk nazwał absolutnie nieakceptowalną. Pracownikiem strefy wciąż pozostaje ojczym Zielińskiego Janusz Czyż, który zatrudniony został z pominięciem wszelkich procedur rekrutacyjnych na stanowisku specjalisty do spraw inwestycji. Kolejny bohater afery taśmowej, Bartłomiej Grzegorczyk, pozostaje na stanowisku prezesa Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego. Póki co ma się dobrze. Być może dymisja Zielińskiego będzie początkiem następnych.